Ja bardzo lubię ten tekst, Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie, o takim zabawnym, przewrotnym tytule, bo wydaje mi się, że jeżeli przyjdziemy na to przedstawienie otwarci, z otwartą głową, to wykorzystując te pytania, które nurtują naszych, trójkę naszych bohaterów, każdy z nas może znaleźć odpowiedź na wszelkie pytania, różne pytania, może nie wszystkie, jakie nurtują go, widza. Jedna z postaci wierzy w Boga, druga w nic nie wierzy, trzecia wierzy tylko w psychoterapeutę. Wydaje mi się, że to są takie bardzo trzy wyraźne postawy teraz, jak żyć. I że Wyrypajew bardzo to tak sprytnie umiejscowił. Jestem tutaj w miłym towarzystwie dwóch cudownych aktorów, których zawsze podziwiałam, Zdzisława Wardaina i Witolda Dębickiego. I to, że mogłam się z nimi spotkać na scenie, tak w sam, na sam, proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy na tle dekoracji, to jest minimalizm skandynawski, nic tutaj nie ma, jest pusto, wiatr hula. I to, że jestem z nimi trochę jak na pojedynku, jak na przystole ping-pongowym i że ta piłeczka musi sprawnie przechodzić, to mi sprawiło dużą radość. Plus to, że się zabawiamy w taką grę, znaczy bawimy się konwencjami, że raz gramy przez moment farsę, dramat mieszczański, a potem się okazuje, że to jest tylko maska po to, żeby zadać sobie istotne pytania. Zresztą zagraliśmy to przedstawienie już paręnaście razy i reakcje są bardzo różne, łącznie z taką, że dopadła mnie niedawno pani na ulicy, która powiedziała, proszę pani, z łzami w oczach, po tym przedstawieniu zmieniłam swoje życie, wyprowadziłam się od narzeczonego, nie można żyć w kłamstwie, proszę pani, nie można żyć w kłamstwie. Więc tym bardziej się cieszę, że gram w tym tekście. Jesteśmy świadkami tutaj na scenie tajemnicy, zagadki, która, jeżeli niektórzy mają nadzieję, że się wyjaśni, bo każda zagadka powinna być wyjaśniona, to się mogą bardzo zdziwić. Nie wszystkie zagadki się wyjaśniają, ta zagadka też się nie do końca wyjaśni. Znaczy nie będę Państwu mówiła, czy dowiemy się, kim był Markus i gdzie Markus był w poniedziałek, bo taka jest główna intryga, ale myślę też o tajemnicy innej, większej, to znaczy po co żyjemy, dokąd zmierzamy, czy jest Bóg, czy nasze życie ma sens. Jak zwykle u Wyrypajewa pojawiają się tutaj, pojawia się żonglerka pytaniami, odpowiedziami na zasadnicze tematy, które każdego z nas nurtują, a niekoniecznie się do tego przyznajemy. Podane są w formie, wydawałoby się, zaaplikowane, lekkiej, bezbolesnej. To też dla niego chyba charakterystyczne. No i jak zwykle pojawią się pytania o Boga, pojawi się obgryziony kawałek ludzkiego palca, obcięty, czyli odrobina masakry też. I w tym przypadku zagadka iście kryminalna. Gdzie był Markus w zeszły poniedziałek?